Witajcie, w tym filmie poinformuję Was o nowościach w GTA Online. Przepraszam za tą formę tego filmu, ale niestety nie mogę się zalogować do gry. Był rano update i jak chcę wejść do GTA, loguję mnie w tryb offline. A internet mam, nie wiem czym to jest spowodowane. Był po prostu rano update do gierki, pobrałem go i nie mogę wejść do gry. Jak zwykle Rockstar coś sknocił. No i dobra, bez zbędnego przedłużania przechodzimy sobie na samym starcie do premii. I mamy 3 razy kasy IRP na wypłatę ochroniarzy. Druga premia jest 2 razy kasy IRP, jest to pierwsza taka premia w historii, a mianowicie jest to premia na biuro kaucyjne. Teraz zgarniecie 2 razy więcej kasy IRP za dostarczanie zwykłych zbiegów, ale też tych i najbardziej poszukiwanych. I ostatnia premia to jest tryb adwersarza, który nie wiem jak się nazywa po polsku, bo po prostu nie mam jak tego sprawdzić w gierce. Nazywa się on Hunting Pack Remix. I teraz przejdźmy sobie do zniżek. O 40% mamy tańszego Anisa RE7B. Następnie o 40% mamy tańszy Brute RCV. Kolejna zniżka 40% jest na Warponi Z Konada. Następna zniżka tyle samo procent jest na Beckingham Konada, Pegasi Osiris i Savage. 30% zniżki mamy na Sungera, Reapera, Kompany Besra i Kompany Seabris. Jeśli zaś chodzi o darmowe autko, w tym tygodniu jest to Obeywagen. Tak się to pisze, nie wiem jak się odczyta. A jeśli chodzi o wyzwanko, jakie trzeba zrobić, to musicie wygrać przez 3 dni z rzędu wyścig z klubu samochodowego. No i to było wszystko, co miałem Wam do przekazania w tym szybkim newsie. Przepraszam Was za tą formę. Po prostu nie moja wina, że nie mogę się zalogować do gry. Trzymajcie się, do następnego filmu, pa pa.